Dobra, siema robaczki, dzień za funta. Dzień za funta już był. Mamy dzisiaj 22 lutego 2022 roku. Uwaga, część może być szokiem dla was. A tu jest Kryński na kasie. Tak wyglądają kasy samoobsługowe. Tak wygląda Azda. Gdzie? Lesta! Okej, okay. Zobaczmy co upolowaliśmy. Dzisiaj będzie ostro na słodko. 30 pensów, coś takiego. Kasujemy, bo niektórzy z was mówili, że to są wałki. 30 pensów za dosyć ciężkie. Później możecie obejrzeć. No nie, coś się nabiło. Jeszcze raz, cancel items. Zły kod wpisałem. Remove. Gdzie jest ta naklejka? Aha, to zeskanowałem zamiast tego kodu. To muszę pójść i poczekać na kogoś, kto to zdejmie. Tam jest pani z takim napisem Happy to help. Zaraz ją pomolestuję. Ale to, co musicie wiedzieć, to to, że dzisiaj będzie na słodko. Jedyna droga rzecz, jaką kupiłem, to awokado, bo zjadam je codziennie na śniadanie. Więc to będzie złoty 40, czyli funt 40. Hello. May I ask you to cancel it because I scan a wrong code. I would like to have it cheaper. Exactly. You have to like that, okay? Yes, I did, but I would like to have it for 30p. Yeah, it's absolutely perfect, right? Like that, yeah? Yeah. Like example, this barcode you have to hide. So you can gently do this. I'll be very careful next time, but yeah. Absolutely, and this is a reason why I came here, yeah? Be careful, I will. Thank you. Jak słyszycie, kolejne dwa placki po 20 pensów. Zobaczcie, jakiej wielkości to jest. No, można się nawpychać. Jaki rachunek? 70 pensów. Są wałki, są oszustwa, są przekręty. No nie, tortilla teraz. Tortilla zredukowana do 10 pensów. Kasujemy. O, nie chce się skasować. Zaraz zobaczymy, co z tą tortillą. Okej, weszła. Jest wałek? Nie, nie ma wałka. Jest 10 pensów, jak widzicie. Co dalej? Jakby to nazwać? New Yorker Bakery, czyli jakieś pieczywo jako obwarzanek. 10 pensów. Kasujemy. Ile jest? 90 pensów za to wszystko, co widzicie. Jak się czujecie? Ile to kosztuje w Polsce? Ja wiem, że to może być szokers, mokers, fokers dla was. Ale w Wielkiej Brytanii idzie się wyżywić naprawdę tanio, jeżeli polujecie na promocję. Ten chlebek to coś. 10 pensów. 10, naprawdę. Kasujemy. Naprawdę? Jest wałek? No nie. To wszystko, co widzicie, to wszystko, nie wiem, czy to dobrze widać, to kosztuje funta. Tak jak mówiłem, awokado będzie najdroższe, bo tu nie ma żadnej promocji, więc kasujemy ten kod. To jest funt 40. Jest funt 40? Jest. Są wałki, są oszustwa, są przekręty? Nie ma. A teraz przechodzimy do hitu programu. Właściwie do dwóch hitów programu. Cake. 2 funty. Widzicie to? Widzicie ten tort? Jeżeli nie, no to się przypatrzcie mu. Kupiłem go za 2 funty. Został przeceniony z 7,25, czyli pewnie kosztował około 15. No i jeszcze jeden tort na słodko. Wiecie, że Kryński słodkiego nie je, bo nie może. No ale cóż, chyba Kryński zje te torty, no bo w takiej cenie. Tu mamy funt 50 za ten tort. Kasujemy. Proszę bardzo, 5,90. 5,90 to jest mój rachunek. Jeszcze raz, przyjrzyjcie się. Są wałki, są oszustwa, są przekręty. Niektórzy mówili od newsa funta, że są wałki. No nie, teraz zapłacimy za to po prostu. Pay. A dalej nie mam co nagrywać, bo muszę przyłożyć kartę. Mam kartę w telefonie. Ale dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, polujcie na promocję. Opublikujcie filmy, jak wam poszło. Wszystkiego dobrego. Marcin Kryński, hej!